mówi Giki, zawsze trener ma pierwszy kartkę i zaznacza sobie tych takich, wiesz, pierwsza, druga, trzecia zmiana, jakby coś szło nie po twojej myśli. Mówi Giki, zobacz tą kartkę, on mi pokazał, widziałem nazwiska, nie będę wymieniał. Mówi, ja nie podkreśliłem tych, co mogą wejść, tylko podkreśliłem tych, co nie mogą wejść. I zostało mi dwóch zawodników tylko do wejścia. To też pokazuje, że kadra Legii nie była przygotowana na to, że mogliśmy to inaczej rozegrać. Prezes Mioduski, właściciel, mógł to zrobić inaczej. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witam serdecznie, z tej strony Łukasz Gikiewicz. Zaczynamy program Legia Warszawa, Liga Europy. Ale pięknie zacząłeś ten program. No to witamy was serdecznie, siemano. Niestety Legia Warszawa poza Ligą Mistrzów, to już wiemy. Ta Liga Europy może jeszcze być, ale może i nie być, więc to jest pewien problem. Natomiast te Giki, mimo że jednak smutny po wczorajszym meczu, bo polska drużyna odpada jak co roku z Ligi Mistrzów, to chciałbyś nam zaprezentować na dzień dobry jakiś Giki Dance, słyszałem. Nie no, Cieszynka, wiesz, ja na biało posłuchałem Jurasa, wszyscy na biało, Warszawa, Stadion Legii, kapitalna atmosfera. Myślę, że ta atmosfera właśnie oddawała tą Ligę Mistrzów, którą dla Polaków brakuje, tak? No ja jestem smutny, jestem rozczarowany, bo myślę, że Legia Warszawa przez kolejne 10-15 lat nie dostanie tak słabego Dynama na tacy, żeby ich pokonać, żeby zapisał się w historii, tak? Bo Dynamo przez ostatnie 10 lat tylko raz nie grało w fazie Ligi Europy, czy to Ligi Mistrzów. Wczoraj ten mecz był do wygrania i po prostu żałuję, no, że tak się nie stało. Jasna sprawa. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz, to mam wrażenie, że to był mecz pod Czesława Michniewicza, czyli taki do przepchnięcia, do wygrania 1-0, do remisu ewentualnych karnych. No i moim zdaniem Dynamo wcale nie było lepsze. To nie jest moje zdanie, tylko w zasadzie ogólne, kibiców też. Natomiast no ten Andre Martins po prostu ten mecz zawalił swoim jednym, drugim błędem. Tak, Andre Martins, ale myślę, że Juranowicz, tak? Juranowicz, który goni zawodnika, jest nim w ramię, czyli ty go widzisz, ty nie stoisz plecami do swojej bramki i jesteś zaskoczony, że jakąś piłkę rzuci, nie wiem, Messi i ktoś biegnie w wolne pole, no on z tym zawodnikiem się ścigał i musi po prostu ścigać się do końca, nie może go odpuścić, okej. Okay. Iwan Usyć, kapitalna piłka, tak, no wystawił tą piłkę jak na tacy, tylko trzeba było po prostu trafić światło bramki. Od tych zawodników wymagaliśmy więcej, dużo, a myślę, że oni w tym meczu wczorajszym zawiedli. Czesław Michniewicz, tak, ten mecz był do przepchnięcia, ale też musimy zwrócić uwagę, że no brakowało strzelby, brakowało snajpera w tym polu karnym, bo dorzutka Mladenowicza w drugiej połowie, Emreli zabiera się tak do tej piłki, jakby chciał, a nie mógł. Tak naprawdę, no, za przeproszeniem, jajami powinien to wsadzić, bo po prostu dostał na nos, on tak jakby się przestraszył bramkarza i to była ta różnica. Bruno Petkowicz z jednej strony, a po drugiej stronie nieudolny Rafał Lopez czy Emreli. Po prostu Legia robiła wszystko, ale nie miał kto tego po prostu wsadzić do siatki i zakończyć. No to prawda, jak mówisz o strzelaniu jajami, to Mateusz Wieteska nawet w ten sposób próbował. On faktycznie aktywny bardzo pod polem karnym, czy potem w polu karnym Dynama. Lukinias przecież też trochę przypadkowo, ale trafił głową w poprzeczkę, natomiast Emreli, mam wrażenie, że był wczoraj jakiś taki wycofany, że jak już nie miał Bartka Kapustki w poważnym meczu, to że nie miał też swojej gry. I z czego to twoim zdaniem wynika? No wynika moim zdaniem i nie tylko moim, bo wczoraj oglądałem właśnie i na chorwackiej telewizji, i na polskiej telewizji, przyłączam się do tego, co mówił Kaziu Węgrzyn i Mateusz Borek, że Rafa Lopez za bardzo z Emrelim stali w jednej linii. Oni się przykleili do środkowych obrońców i nie miał kto wyjść między linię, tak? Kto się odwrócić, kto zagrać na bok i wbiec w tą wolną strefę. Kapustka będąc na boisku to robił i Emreli wtedy mógł czekać na piłkę. Emreli z Lopezem nie wyglądali tak dobrze, jakby był Kapustka na boisku, więc myślę, że graliśmy dwójką z przodu, a to powinno być 1-1 i ten jeden napastnik powinien bardziej schodzić pod piłkę, żeby wziąć ciężar gry na siebie, ale sam wiem jak to jest, jak czasami trener mówi do napastnika, wyjdź, obróć się, weź na siebie, a ty tego nie czujesz, po prostu czujesz, że się wsadzisz na konia i popatrz w pierwszym spotkaniu. Bruno Petkowicz wychodził na 40-50 metr, brał dwóch obrońców Legii do kieszeni, obracał się, a w te jego wolne miejsce wbiegali inni zawodnicy Dynama. Ja rozmawiałem z trenerem Michniewiczem w hotelu po meczu w Zagrzebiu i powiedział, Giki, my to wszystko wiemy, ale u nas jak zejdzie Pekhart czy inny zawodnik do środka po piłkę, my nie mamy tam kogoś, żeby ktoś wbiegł w te pole karne, więc ja wszystko wiem, chciałbym to robić, ale nie mam takich zawodników, więc ja też bym nie winił Czesława Michniewicza, po prostu w pierwszym meczu kapitalnie odczytał Dynamo, w drugim meczu to samo. Jedno uderzenie na światło bramki Dynamo, nie pamiętam ile
lat, sezonów musiałoby minąć, żeby Dynamo znowu tylko jedno celne uderzenie na bramkę oddało, wygrywają po naszym błędzie. No trzeba sobie powiedzieć, reprezentant Chorwacji, który zaliczył dobre euro, tak, zaskoczył, wszedł i grał na tej prawej obronie, tak jak mówię, nie może. Wczoraj w ogóle on był mniej widoczny niż Mladenowicz. W pierwszym meczu fajnie zamknął stronę Orsicia. Wczoraj te takie dośrodkowania z miejsca, takie trochę na oślep, tam nie było nikogo, on tak rzucał, żeby wrzucać. Nie wyglądał on wczoraj dobrze, więc nie zwalałbym tylko winy na Martinsa. No to prawda, w ogóle jeśli chodzi o wahadła Legii, to czy Mladenowicz, czy tym bardziej wczoraj Juranowicz ostatnio zawodzą? I to jest w ogóle ciekawa kwestia. Juranowicz rozchwytywany przez europejskie kluby. Mówi się o transferze, ale do końca tych eliminacji ma w Legii oczywiście zostać. Nie ma kto go zastąpić na pozycji prawego wahadłowego. No, już w pucharach Artur Boruc tak go skrzyczał, co uchwyciły kamery, że to jest chyba taki symbol tego piłkarza po powrocie z Euro. Co się z nim w ogóle stało? No ja wiem ze swoich źródeł Geeky News, że on tam był po Euro już gotowy odejść, tak? Więc może po prostu jest taki, wiesz, trochę obrażony, że nie Legia go nie puściła. No tak jak mówisz, Legia nie ma na prawe wahadło nikogo, który mógłby go zastąpić. No bo był Wesowicz, a nie obaj odeszli. Tak, tak. No i nawet to, co mówisz, zgadza się dzisiaj, jak wstałem, przeczytałem chorwacką prasę i chorwacka prasa mówi, że Polacy obrazili się i piszą, że to wina Juranowicza, że Legia odpadła, tak? Więc zwalają to, że my Polacy biednego Chorwata dobijamy, ugniatamy do ziemi. No ale tak naprawdę, no mówię, jeśli jesteś w reprezentacji Chorwacji, byłeś na Euro i tak naprawdę widzisz tego swojego zawodnika po prawej stronie i biegnie z nim ramię w ramię i widzisz, że Ivan Nusić ma piłkę, no to wiesz, że ta piłka będzie na wolne pole, a on stanął na 2 sekundy już później, tam jak zobaczysz taki urywek, pokazywała chorwacka telewizja, że tam było 5 naszych obrońców, a Ivan Nusić w środku i po prostu no musiał zagrać tam piłkę, więc jeśli Juranowicz by tam tylko wbiegł, on by lewą nogą wybił na rzut rożny, na rzut z autu, no obojętnie jak, a my tracimy bramkę, to co trener Michniewicz mówi, boli, bo po kontrataku. My wiedzieliśmy, że Dynamo bardzo fajnie odbiera piłkę i szybko potrafi te Petkowicz, czy Orsic, czy Majer rzucić tą lewą nogą swoją bajeczną piłkę między naszych obrońców. No i my tak tracimy bramkę i tak jak mówi Czesław Michniewicz, no tracimy marzenia. Tak to były marzenia nas Polaków, bo nie ma Sven Zvezda, jest Szeryf Tiraspol. No ja bym sobie tak przed meczem chciałem, żeby tu była Legia Warszawa Szeryf, a nie Dynamo Zvezda, ale niestety Legia odpadła i w Lidze Europy walka o grupę też nie będzie łatwa. Mhm. No właśnie, jeśli chodzi o to, jak Legia w drugiej połowie próbowała się odnaleźć, bo trzeba jej przyznać, po stracie gola naprawdę dobrze wyglądała. Możemy Legię chwalić za to, jak konstruowała akcję, jednak gra była po jej stronie, natomiast w drugiej połowie, już jak Pekart na przykład wszedł, to mam wrażenie, że piłkarze Legii mieli tylko jeden plan, czyli Josue z kroka tak zwanego daje długą piłkę. No, ale ty lepiej od niego fizycznie wyglądasz. Jeszcze raz? Ja od niego lepiej fizycznie wyglądam. No to też martwi, że my ściągamy zawodnika, wiesz, na fazę Ligi Mistrzów grupowo lub Europę, on nie jest w stanie nam pomóc w eliminacjach. Tak naprawdę powiem ci, co mówi trener Dynama Zagrzeb i tu prasa pisze chorwacka. My jako Chorwaci byliśmy przygotowani na to, że Legia będzie grała dośrodkowaniami. Wiedzieliśmy, że będą próbowali dorzucać, czy to z lewego, czy prawego wahadła. Puścili środek pola, w tym środku pola w pierwszym spotkaniu nie było dużo miejsca. W drugim spotkaniu wczoraj w Warszawie tam mogłeś samolot zaparkować. Chorwaci wiedzieli, że Legia nie dysponuje żadnym pomocnikiem z kapitalnym uderzeniem, bo czy nawet popatrzysz na Lukiniasa, on przedryblował nawet 3-4, a nawet jakby mu się udało 5 zawodników Dynama, ale później to taki taś leciał w bramkę, on chyba nigdy z dystansu nie strzelił bramki, tak samo inni zawodnicy. No, Dynamo wiedziało, co robi, no, Dynamo było przygotowane. Prasa chorwacka podkreśla, że Dynamo gra na wynik, Dynamo gra po cel, który jest Liga Mistrzów, ponad 15 milionów do zarobienia, znowu do kasy, podkreślają, że już mają ponad 4,5 miliona, nawet jakby przegrali z Szeryfem, bo wchodzą do Ligi Europy Grupy, czyli znowu to pokazuje mały kraj, a jak można co roku sukcesami grać w Europie, no to też pokazuje nam Polakom drogę, jak można po prostu stworzyć potwora, no bo można powiedzieć, ten wczoraj potwór Dynamo nie było tak groźny, jak wszyscy sobie patrzyli na Dynamo przed dwumeczem z Legią Warszawa, no ale to znowu Dynamo awansowało, tak? No to prawda. To z quizu pod napięciem taka wrzutka, bodajże od 2013 roku co roku jakiś Chorwat wygrywa Ligę Mistrzów. To też jest znaczące. Tak, no to też jest znaczące i ja ci mówię, no Dynamo to samo u siebie w pucharach przegrało dopiero w 2018 roku z Young Boys Brno, tak? Oni nie przegrywają u siebie i widzisz, no z Omonią Nicosia też zagrali słabo, przepchnęli. Z Legią Warszawa ktoś powie, zagrali słabo, Legia
Legia prowadziła grę, ale dla Legii brakowało tego czegoś z przodu. No, to nie można powiedzieć szczęście, bo szczęścia w piłce nożnej nie ma. Po prostu zabrakło umiejętności, żeby przepchnąć ten mecz i żeby nawet doprowadzić do dogrywki czy karnej, bo wczoraj to było możliwe. No to prawda, jak najbardziej. Natomiast jeszcze a propos wczorajszego meczu, ten niedosyt Legii jest twoim zdaniem w ogóle taki normalny, czy to jest trochę życzeniowe myślenie, że fajnie by było awansować, a jednak Legia nie miała czym zaskoczyć? No bo to, co mówisz a propos środka pola, wydaje się, że Bartka Kapustki mocno zabrakło albo transferu za niego, tego nie było. Ja powiem tobie, co trenera Michniewicza po meczu słyszałem. Mówi: Giki, każdy trener ma kartkę i ma zawodników, którzy siedzą na ławce rezerwowych i przed meczem... O pierwszym meczu. No ale to się tyczy twojego pytania. No i mówi: Giki, zawsze trener ma pierwszy kartkę i zaznacza sobie tych takich, wiesz, pierwsza, druga, trzecia zmiana, jakby coś szło nie po twojej myśli. Mówi: Giki, zobacz tą kartkę. On mi pokazał, widziałem nazwiska, nie będę wymieniał. Mówi: ja nie podkreśliłem tych, co mogą wejść, tylko podkreśliłem tych, co nie mogą wejść. I zostało mi dwóch zawodników tylko do wejścia. To też pokazuje, że kadra Legii nie była przygotowana na to, że mogliśmy to inaczej rozegrać. Prezes Miodulski, właściciel, mógł to zrobić inaczej, bo tak jak mówię, no Dynamo Zagrzeb, tak słabe, które zaczynało sezon w Chorwacji, jak i teraz eliminacje do Ligi Mistrzów, my Polacy, Legioniści, że to inny zespół, Lech Poznań, nigdy nie dostaną takich Chorwatów na tacy, więc myślę, robiąc inne ruchy, inne transfery, przygotowując już od pierwszego mikrocyklu dnia treningowego Legionistów do tego meczu, bo wtedy nie wiedzieliśmy, że będziemy grali z Dynamo, tak, no, ale wiedzieliśmy, że będziemy grali z jakąś bardziej lepszą drużyną, bardziej poukładaną niż my Polacy, bo my zawsze w rankingu jesteśmy słabsi. No myślę, że tymi transferami jakby prezes Mioduski dał to, co trener Michniewicz chciał, myślę, że Legia dzisiaj byśmy się cieszyli, byśmy mówili, że jesteśmy w czwartej rundzie, gramy i jedziemy do Tiraspolu, tak, na pierwsze spotkanie. To prawda. Wiesz co, Giki? Wchodzę właśnie na Twittera, akurat jak rozmawiamy, i jest przeciekawa informacja o Juranowiciu. No tak, Celtic Glasgow, chciałem powiedzieć. Celtic Glasgow. I to jest informacja dosłownie bardzo świeża, no, a on musiał to mieć w głowie, tak czy tak, więc... Trochę powiem. Ja to czytałem i chciałem mówić, bo tam cena, myślę, że za mała jest jak na Juranowicza, bo nie to, że on wiekowo jest młodszy niż Mladenowicz. Reprezentant Chorwacja, wiadomo, że za Chorwatów. Mówimy. Tak, no a za Chorwatów płaci się więcej, więc myślę, że patrząc na to, co Legia może mieć przed sobą, awansując do Ligi Europy, no to by było strzał w serce, tak, z centymetra, z bliska, no nie wiem, kto by mógł grać na prawym wahadle, no ja jestem bez klubu, mogliby do mnie zadzwonić, ja bym się starał, tak jak wczoraj Pekart, ja czytam Twitter i tam mówią, musimy wpuścić Pekarta, bo będą dośrodkowania, ja też mam 1,90 m, coś by mi się od drewnianej głowy odbiło, rozumiesz, to jest za mało na Ligę Mistrzów, to jest za mało, żeby mieć napastnika tylko na Polską Ligę, on wystarcza, ale na Ligę Mistrzów Europy to już może nie wystarczyć. I to wczoraj pokazało, jak Petkowicz wychodził i zabierał się z piłką. A tam była jedna sytuacja, że Pekar przyjął lewą nogą i dwa razy na ślizgu próbował ją odebrać, bo przyjął sobie na 4 metry. To pokazuje tą różnicę między dziewiątką, że ona teraz musi wyjść, rozegrać, przytrzymać, pozwolić dla zawodników z drugiej linii się przybliżyć, jak jesteśmy w defensywie, tak jak to było w pierwszej połowie, że Dynamo prowadziło grę. My tego wczoraj nie potrafiliśmy zrobić i niestety, no, odpadamy, no nie możemy przekładać wszystko na szczęście, że poprzeczka, no ta poprzeczka była taka, jak powiedziałeś, no tam spod jaj uderzał, więc no trzeba fajnie, no tam Liwakowicz mógł tego nie obronić, no ale Legia Warszawa bezzębna, można powiedzieć bezzębna, Dynamo Zagrzeb na papierze droższe, lepszych zawodników ma, więcej kadrowiczów, ale Legia mogła powalczyć, no ja dlatego mówię, no jako Polak mieszkający w Chorwacji, dużo osób spotykam i mówiłem, Polacy mogą się postawić dla Dynama i po pierwszym meczu byłem nawet tam, widziałem, że ta murawa nie była aż tak dobra i bałem się, że ta murawa na stadionie Legii Warszawa będzie sprzyjała dla Chorwatów. Druga połowa mnie zaskoczyła, to Legia wzięła wszystko w swoje ręce, próbowała, odgrywała do boku, do środkowań, no ale tak jak mówię, no Chorwaci puścili boki, środek zagęścili, bo wiedzieli, że może coś z tego być, no i co, no dorzucaliśmy, a piłkę, tylko drugą piłkę zbierali Chorwaci, a nie Legioniści. No tak, wiesz, to a propos tego, co mówisz, Jakic, Simić, to są duże chłopy jednak w środku pola Dynama, no a Legia miała Slisza, Martinesa, potem Josue, to nie wygląda... No i pamiętaj, że nie grał Ademi, tak, czyli serce ponad 10 sezonów Dynamo, najlepszy zawodnik z Zagrzebia, on był jako straszak na ławce rezerwowych, myślę, że teraz się wyleczy do tego pierwszego meczu z Szeryfem Tiraspol, no i uwierz mi, że jeśli on by grał w środku, to jeszcze bardziej byłoby nam ciężej, tak jak mówię, szkoda, bo to same fakty teraz wymieniamy i pokazuje, że naprawdę Legioniści nie mogli to zrobić.
No pewnie. To tak na koniec. Twój typ na ten dwumecz ze Slavią Praga. Da się tutaj coś zrobić, coś ugrać? Czy jednak to jest za mocny klub i Legia będzie tylko w lidze konferencji? Wiesz co, no ja się boję, bo tam od razu hura, wow, super, Slavia, to a jak prześledził ostatnie 3-4 sezony Slavii, to grali tak w europejskich pucharach, jak nasze zespoły 20 lat nie grały, więc to też musimy trochę zejść na ziemię. To nie będzie łatwe spotkanie, tam zawodnicy też zarabiają porównywalnie do Chorwatów, więc myślę, że Legia Warszawa nie jest faworytem, ale to co mówiłem przed pierwszym spotkaniem, Legia Maciesława Michniewicza, tak jak mówisz, on lubi takie mecze, lubi takie mecze odczytać, przeczytać przeciwnika, ustawić taktykę pod niego i myślę, że jeśli zawodnicy posłuchają i będzie kto miał to wykończyć, myślę, że Legia jest w stanie powalczyć, no bo jeśli nie, no to myślę, że Tomasz Pechart gdzieś tam odejdzie, jakieś Chiny, Turcja, żeby zarobić dudki, jak to mówił Tomek Adamek i będzie Legia walczyła w lidze konferencyjnej, no i w naszej ekstraklasie, tak, więc czy to ich satysfakcjonuje, no myślę, że to jest taki Liga Europy, Legia powinna co roku do niej zmierzać i po prostu się równać z tymi najlepszymi drużynami w Europie. Dobra, to teraz w takim razie, Giki, udajmy, że nikt nas już nie słyszy, że się rozłączyliśmy. Ja ci zadam prywatne pytanie, no ale ono pójdzie. Stal Mielec, Ekstraklasa, Giki News, wraca? Wiesz co, no jeszcze nikt nie ogłosi swojego transferu, jak to by Giki ogłosił na Giki News na Twitterze, to by się działo. Wiesz co, jakieś rozmowy są, nie jest nic podpisane. Wiesz jak to jest w Polsce, nie chcę na razie tego komentować, gdzieś tam informacja wyszła, na pewno nie ode mnie. Ja trenuję, jestem przygotowany, jakieś tam oferty były już wcześniej z Ekstraklasy i z pierwszej ligi, z zespołów, które chcą awansować do Ekstraklasy, nie dogadaliśmy się. Ja nie chcę dużo, ja po prostu chcę zrobić i przyjechać do Polski, pokazać się, udowodnić paru osobom i po prostu się pobawić. Nie, zarobki nie są najważniejsze, zarobiłem w życiu, więc zobaczymy co będzie. No, na tą chwilę nie jest nic podpisane, jestem w Chorwacji z rodziną, trenuję i czekam. No dobrze, to w takim razie my będziemy kończyć. Wiem, że YouTube lubi dawać łapki w górę, ale nie da ani dla mnie, ani dla ciebie. To ja zrobię tak jak Michał Pol zawsze, bo to jest najlepsza metoda. Pokażę kota. Tu jest kot. Ale brzydki. No co brzydki, co ty od niego chcesz? On ma z miesiąc. Więc ten kot czeka na łapki w górę. Z nami był Giki News, nowy napastnik Ekstra klasy, tak to ujmijmy. Słuchaj, będzie się działo, no jak Giki podpisze, będzie się działo. Szatnia musi być związane jaja za przeproszeniem i walczyć. No jak to będzie Mielec, Termalika, Zabrze, obojętnie co, no. Przychodzi gościu i trzeba zasuwać. No inaczej nie ma zarabiania żelów na włosy i jedzenia sushi z kosmetyczką Louis Vuittona. Reklama dla Louis Vuittona, pozdrow ZZ. Powiedz na koniec, cieszynkę jaką zaprezentujesz? Po pierwszym golu w Ekstraklasie? No dobrze, przekonujemy się do tego, w takim razie czekamy na ciebie w Polsce, może to się wydarzy, a tymczasem, no obaj to wiemy, Slavia Praga zagra z Legią Warszawą. Trzymamy kciuki za Legionistów, bo to dla całego polskiego futbolu będzie, tak jak mówię, no obojętnie co, ja siedziałem z kibicami Hajduka Split i oni trzymali kciuki za Dynamo, bo to jest piłka, tak, oni walczą o liczby, o koeficjent, o no wszystko, rozstawienia, nierozstawienia, więc głupie by było, żeby jakiś zespół się nie zgadzał i na przekładanie meczów, na to, żeby Legia odpadała, czy tam Raków, czy Śląsk, więc ja chcę, żeby wszyscy awansowali, żeby ta piłka polska, jak i stadiony szła do góry. No i bardzo dobrze to spuentowałeś. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.